Hejka, kochane ptaszynki, z tej strony Pia, witam was jak co środę o 16 na hodowli psów Diany i widzicie naszą nową bohaterkę Anai, czyli córeczkę Diany, która właśnie wygląda tak. A dzisiejszy dzień zaczniemy sobie od sprzedaży szczeniaków, wizyty u weterynarza i ogarnięcia naszego domu i piesków oraz malutkiej przebudowy, więc dzisiaj będzie się dużo działo. Zostawcie łapki w górę, żeby lepiej się wam oglądało. Subujcie mnie, żeby być na bieżąco i zapraszam do oglądania. Mamy bardzo dużo szczeniaczków, mamy nasze dziecko na głowie i jeszcze w dodatku choroba, która opanowała tutaj naszą Leonię. Zaczniemy sobie od sprzedaży piesków. I dzisiaj wylatują aż 4 szczenięta, tak jeszcze nie było. Orzeł, Kija, Zeus i Sultan, z nimi się żegnamy, zostaje Albert. Znowu mamy chorobę, która atakuje różne zwierzęta. Zobaczcie na to, tutaj Major chce iść do weterynarza, Leonie widać gołym okiem, inne pieski wymiotują, no nie, nie wygląda to za ciekawie. Właśnie sprzedajemy Sultana, ostatniego pieska i nie dostaliśmy za nie zbyt wiele, bo tylko 400 simoleonów i w tym wypadku 490. Więc jak możecie zauważyć, nie jest to zbyt dużo, dużo osób za to kręci się przed naszym domem z jakiegoś powodu. Jakiś naukowiec? Totalnie nie mam pojęcia, co robi tutaj naukowiec, w dodatku w takim dziwnym stroju i z gitarą. Tak czy siak, nasze psy zaczęły go atakować z jakiegoś powodu. Nie musimy zareagować, żeby nas potem po prostu nie podali na policję za takie rzeczy. Kolejny koleś pojawiający się... co chodzi? To jakiś zespół, który zaczął grać przed naszym domem, tak w ogóle nie wiadomo skąd. Baron zaczął się atakować! Tak jest, o to mi właśnie chodziło. Ej, cholerka, co tutaj się dzieje w ogóle? Nasze psy atakują tych grajków, którzy pojawili się przed naszym domem i jakiś totalnie randomowy shop Mimi zaczęła atakować tego naukowca w dodatku, więc tu się naprawdę dużo dzieje, a ja widzę tutaj przepięknego pieska, który ma na imię Ami, zupełnie tak jak moja wspierająca i ja chcę ją zaadoptować koniecznie, jest prześliczna, jest ruda. Całe szczęście, że nie muszę wymyślać imienia, tylko wy wymyślacie imionka i piszecie w komentarzach pod filmami, więc biorę tutaj imię od Maji. Dziękuję bardzo, Maju, i podoba mi się imię Cora, dlatego że oglądam właśnie na Netflixie świetny serial Downton Abbey, gdzie jest właśnie jedna z bohaterek ma na imię Cora i dlatego Cora to idealne imię. Cora, witamy cię w naszej hodowli piesków, w naszej pięknej rodzince! No świetnie, Cora, cudownie, jesteś w naszej rodzinie od minuty i już zdążyłaś się totalnie wybrudzić. Najlepsze jest to, że babka, która powinna zabrać Sultana, podlewa nam ogródek i totalnie się nie zabiera za swoje obowiązki, a my nie możemy podróżować, bo ona zamiast zabrać piesia, to łazi po całej posesji i odwala różne dziwne rzeczy. Teraz na przykład sprząta nam piłki, okej. Ale spójrzcie na to, bezdomne pieski wbiegają do naszej budy i sobie na przykład jedzą. Tutaj jest Reksio, w ogóle fajne imię, podoba mi się to imię. Gratulacje, urodził się szczeniaczek! Co tu już? Ja nawet nie widziałam żadnego powiadomienia. Juko właśnie urodziła szczeniaczka. A, Juko, to nasza husky suczka. Tym razem biorę imię od Justyny. Dzięki bardzo, kochana, za propozycję i nazwiemy sobie naszego pieska Nero. Myślę, że to fajne imię. O, okej, mamy jeszcze jednego samca. Niech będzie George. Rzadko się zdarza, żeby były aż dwa samce, także jestem zadowolona i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wyglądają. Ojej, tu są! To są totalne wilczurki. O, Diana, jak się cieszy! Bo widzę, że mają pyszczki po ojcu, czyli chyba po mnieczku, tak mi się zdaje. I są bliźniętami. Wyglądają przecudownie. Kochani, najgorzej, ja nie mogę nic zrobić, ponieważ ta baba, która miała odebrać Sultana, gdzieś sobie polazła, a go już dawno nie ma w naszej rodzinie. I ja nie wiem, czekam cały dzień dosłownie, Simowy straciłam na oczekiwania, aż ona przyjdzie i go zabierze i nic się takiego nie dzieje i ja nie mam, nie wiem totalnie, co mam zrobić. Ta baba teraz gdzieś sobie poszła na miasto. Nie ma jej tutaj, gdzieś sobie poszła, przed chwilką jadła tutaj w parku jedzenie. Jest już noc, a my nie mogliśmy nic zrobić i ta babka po prostu sobie biega po całej mapce.
i totalnie nie chce do nas przyjść. Ja już jestem zrozpaczona, kochani. My nie możemy nawet kupić łóżeczka ani niczego dla naszego dziecka. Oczy... Dobra, wróciła. I krzyczy naszego psa. 5 lat minęło, w końcu się udało. Babka w końcu poszła sobie. Ale zostawiła właśnie ten taki jakby przewoźnik, kontener czy coś na środku naszego pokoju, nie? I my nie możemy teraz nic z nim zrobić, nie do usunięcia. Na razie go oleję i zostawię, bo musimy jak najszybciej udać się do weterynarza. Leoni cały dzień po prostu cierpiała. Gdzie jest ta nasza biedna Leoni? Jesteśmy, Diana oczywiście przeżywa, że sprzedaliśmy szczeniaczki. Jutro będzie to samo, także w ogóle na mnie to wrażenia nie robi. A tutaj mamy ten automat, gdzie będę mogła zaraz kupić batony zdrowia, o, właśnie tutaj ktoś już to robi. Dobra, Leoni wchodzi sobie tutaj do gabinetu już sama. Ta jest oczywiście smutna, tu jest... Mam wrażenie, że ten gość totalnie nie wie co robi, bo tak jakby tą piłką sprawdza stan jej zdrowia, nie? Okej, nie mam pytań, może to jest jakaś metoda leczenia podstawowe, bo nie stać nas na droższe leczonko. I uwaga, dostała tak, dostała kołnierz. Jak dobrze, że ona i poszła na chwilę do żłobka, bo w ogóle już ma wszystko na zielono. Niestety nie mogę jej zmienić wyglądu, bo dzieją się dziwne rzeczy. Po prostu mamy za dużo członków naszej rodziny i zobaczcie, weszłam w tak jakby w edycję i są same pieski w naszej rodzinie, tylko im możemy zmienić wygląd, więc niestety, ale Anai będzie musiała nosić takie ubranka i taką fryzurę, dopóki nie dorośnie. Nie, ona ma wkrótce urodziny! W końcu będzie miała urodziny. Czekajcie, gdzie ona jest? Gdzie ty masz dziewczynowiek? Rzeczywiście, za 2 dni będzie miała urodziny. No dobra, czas się wziąć za pokój, ogólnie za nasz domek. Nie mamy zbyt wiele pieniędzy, bo tylko 3000, więc nie zaszaleję tak, jakbym chciała, ale kupię takie niezbędne rzeczy dla Anai. Dobra, kupiłam kibelek, łóżko, najtańsze zabawki. W ogóle to rusterko sprzedajmy sobie, fotelik do siedzenia, do jedzenia, taki namiot do zabawy i jeszcze kupiłam domek dla lalek. A reszta naszych psów będzie korzystała tylko i wyłącznie z całej reszty, z tej drugiej części. O, w ogóle Lukas przyszedł, musimy go zaraz przywitać. Kolejne ogrodzenie, nie wiem czy będzie mnie stać. Bo ten płot co jednak... Ej, chyba spoko będzie, kochani. Matko boska, kochani, ja teraz weszłam sobie w ekwipunek i patrzę, jakaś sztabka złota. Mówię, co się tutaj stało? Czytam, twój zwierzak jest jak przysłowiowa kura znosząca złote jajka. Zobacz, jaki prezent pozostawił ci zamiast zwykłej kupy. Ej, czy wy wiedzieliście o czymś takim? Bo ja pierwszy słyszę, nigdy się tego nie spodziewałam. Ile to kosztuje? Co w ogóle? 6000! Ej, jestem w takim szoku. Nigdy o czymś takim nie słyszałam. Nie widziałam tego wcześniej. Nie wiem od jak dawna tą sztabkę mamy, ale ja ją sprzedaję i ja za to tym pieskom wybuduję basen. Pozostało nam 300 simolonów i ja mówię, kurde, no trochę mało, nie zrobię wszystkiego, co chciałam, ale trudno. I właśnie miałam gadać, że jeszcze chciałam zrobić skalniak i basen, ale no nie ma, nie stać nas na to, więc będziemy dalej odkładać, ale skoro dostaliśmy od nich sztabkę złota zamiast kupy, no to byłabym głupia, gdybym tego nie wykorzystała teraz. I dzięki temu będą miały prawdziwy, luksusowy basen. 5 lat później skończyłam. Kochani, wydałam na to nie aż tak dużo, bo zostało nam prawie 3000, ale chcę wam pokazać, jak świetnie teraz wygląda wybieg dla naszych piesków. Taki zwykły, codzienny wybieg. Mają tutaj zabaweczki, piękny basen, piękny tutaj taki jakby skalniak, aranżacje z kwiatkami. Dodałam troszeczkę miejsek, troszeczkę łóżek na zewnątrz, jakieś platformy do zabawy. No i jest nasza piękna, wielka buda, więc niczego im tutaj nie zabraknie, będą się czuli jak w niebie. Spójrzcie, jak to słodko wygląda w nocy. Ja im jeszcze specjalnie kaczki dałam do basenu. O, ta trochę wyjeżdża, żeby te psy się nie czuły takie samotne.
samotne, żeby miały tu kaczki, potem może te kury damy, ale właśnie teraz będę ich zamykała je tutaj, więc uwaga, trzymajcie kciuki. Kochani, Diana jest padnięta, ja próbuję od bardzo dawna wszystkie psy tu zamknąć, ale one co chwilę uciekają i mam z tym teraz problem, ale równocześnie mamy otworzone drzwi tutaj właśnie od domu i ja zawołałam wszystkie szczeniaczki, żeby tu przyszły, bo właśnie tutaj będą przebywały wszystkie pieski, które są chore, czyli na przykład Leonie, Major i wszystko. No i wiadomo, że szczeniaki i te pieski, które spodziewają się potomstwa. A ja nie wierzę w to, że już ktoś korzysta z tego basenu i się świetnie bawi. Kto tu taki tutaj korzysta? Ulewa! Ulewa sobie pływa w basenie sama z siebie. No, nieźle to wygląda. Diana jest wykończona, cała śmierdzi, zmęczona, głodna, zabawa. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Lukas, wspaniały tatuś, czyta właśnie Anai książeczkę i to jest takie słodkie. Kochani, Lukas kładzie spać Anai sam z siebie. Jakie to jest niesamowite. Jak dobrze, że on przyszedł do nas. Czyta jej na dobranoc. O, ale super. Dzięki temu nasza Diana może troszeczkę się ogarnąć i zaraz iść spać, bo ty jesteś tak samo padnięta, nie? A to już jest ranek. A tu jest oczywiście miejscówka dla wszystkich bezdomniaków, nieogrodzona zupełnie. Także nie mogę się doczekać, aż zaczną z niej korzystać, bo chcę zobaczyć, czy zaakceptują to miejsce. Dzwoni dyrektor! O nie, ale przypał! Zobaczcie na jej energię, ona zaraz padnie nam. Ja muszę ją wysłać jak najszybciej do szkoły, więc już trudno, szkołę Diana to będzie miała totalnie olaną, nie daliśmy rady, ale no ona musi się położyć natychmiast. Nie chwal psa, później się zajmiesz psami, dziewczyno, ty zaraz nam zemdlejesz. Co z twoim dzieckiem? Właśnie, bo Anai w ogóle idzie do Lukasa prosić go o jedzenie. Mała Diana nie poszła do szkoły, jeśli to będzie się powtarzać zbyt często, jej oceny się pogorszą. Mała Diana, ona już ma dziecko, halo. To jest jakiś koszmar, co chwilę ktoś się budzi, dosłownie co chwilę ktoś się budzi. Kto tym razem ją obudził? Oczywiście, że tak. Miłko tym razem, ona próbuje się położyć spać i dosłownie piąty raz z rzędu ktoś się obudził. Nie, nie budź jej. No nie, George obudził wszystkich znowu po raz kolejny, po prostu ja, wiecie co, robię walę to, nie? Ja w tym momencie od razu sprzedaję te szczeniaki, bo my sobie nie dajemy rady, za dużo tych psów jest na ten moment. I oddajemy od razu George'a, najpierw George'a, bo nas obudził, i Nero do adopcji. 400 simolonów zarobiliśmy, nieźle. Ej, czekajcie, przyszła babka po psa. Bierzcie go psa jak najszybciej i w ogóle wymiataj. Tak, mamy brudno w domu, nie dajemy sobie rady. Nie oceniaj nas, błagam, nie oceniaj nas. Gorzej być nie może, popsuł nam się jeszcze kibel. Ja nie wyrabiam się z tą hodowlą psów. Anai stwierdziła, że wali to, idzie spać na zewnątrz i dobrze zrobiła. Śpij sobie w swoim namiocie. Nie, błagam cię, Albert, kochanie, ja dzisiaj nic innego nie robię, jak tylko próbuję ogarnąć Dianę i co chwilę przyłazi jakiś pies i ją budzi, albo cokolwiek. Ja zaraz zamykam ten dom na trzy spusty i żaden pies tu nie będzie miał możliwości wejść, bo co chwilę ktoś beskitu ją, co godzinę ktoś ją budzi. Wow, za Nero dostaliśmy aż 700 simoleonów, uff, tak się cieszę. I ja zamykam te drzwi, nie, zablokuję dla wszystkich zwierzaków. Niech one sobie siedzą po prostu tutaj i tutaj, już mam to gdzieś totalnie, bo Diana po prostu nie wyrabia i nawet się nie wyspała, a my mamy dużo psów do ogarnięcia, kochani, mamy dużo psów do ogarnięcia, trzeba zacząć je myć, sprawdzić, czy wszystkie są zdrowe, napełnić miski, posprzątać tutaj, zobaczcie, ile się tu rzeczy dzieje, a nie wspomnę o tym, że przecież musimy się opiekować Anai, no i też przede wszystkim, halo, kochani, musimy rozmnażać te pieski, nie ma na to w ogóle czasu ani głowy. Albert zmienił grupę wiekową. Gdzie ty jesteś, Albert? Tutaj. Boże, jaki brudny! O matko! Jak śmiesznie wygląda. Nie mogę z niego, dobrze, że go zostawiliśmy. A jak pozuje w ogóle, zobaczcie.
Kochani, spójrzcie na minę Diany. Ta nastoletnia ciąża, nastoletnie macierzyństwo i hodowla psów zdecydowanie ją przerasta. Mnie również, nie spodziewałam się, że to będzie takie wyzwanie. Na dodatek, jutro mamy urodziny, a raczej Diana ma urodziny. Ona płacze, tak misji, szkoda. Mamy Anai, którą trzeba się zająć. No i kurczę, ponad 10 psów, o które trzeba zadbać i które trzeba ogarnąć. Jak my sobie damy z tym wszystkim rady, nie mam pojęcia. Ale to wszystko już za tydzień, w środę o 16. Kończę ten odcinek. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani, co będzie dalej i chcecie być na bieżąco z filmami, to zostawcie subskrypcję. Z tej strony Pia i niewyspana Diana, bo znowu ktoś się obudził. Dzięki bardzo jeszcze raz za oglądanie. Hejka!